niespełna 3 tygodnie słupscy policjanci przeprowadzili ponad 700 interwencji związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego i noszeniem maseczek. Poskutkowało to nałożeniem aż 688 mandatów karnych. Ponadto funkcjonariusze sporządzili 30 wniosków o ukaranie do sądu i pouczyli 51 osób. Policjanci apelują o przestrzeganie obowiązującego reżimu sanitarnego i dostosowanie się do zaleceń z tym związanych. Czujnością wykazał się policjant z komendy w Lęborku. Funkcjonariusz po służbie zatrzymał sprawcę brutalnego pobicia. Sierżant Mateusz Komorowski, gdy tylko zauważył, jak napastnik bije pięściami i kopie po głowie leżącego na chodniku 57-latka, zareagował błyskawicznie. Napastnik na widok biegnącego w jego stronę policjanta uciekł. Sierżant Komorowski zapamiętał jego rysopis i przystąpił do udzielenia pierwszej pomocy 57-letniemu nieprzytomnemu mężczyźnie, wzywając jednocześnie służby ratunkowe. Gdy upewnił się, że ranny nie pozostanie bez opieki, rozpoczął poszukiwania sprawcy. Zauważył napastnika na pobliskim osiedlu, dogonił go i obezwładnił. W momencie zatrzymania 23-letni mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Słupscy policjanci wyjaśniają sprawę pożaru 5 samochodów, do którego doszło w miniony wtorek na parkingu przy ulicy Wazów. Do pożaru doszło wczesnym rankiem. Jako pierwszy zapalił się samochód marki Honda. Następnie ogień rozprzestrzenił się na sąsiednie pojazdy. Pożar gasiły 2 zastępy straży pożarnej. Sąsiadujące auta zostały uszkodzone w wyniku działania wysokiej temperatury, natomiast Honda spłonęła doszczętnie. Policjanci prowadzą dochodzenie pod kątem nieumyślnego zniszczenia mienia. W sprawie wypowie się biegły sądowy.